Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będą żeberka, ale kurczę, no żeberka, no jak żeberka, zaraz wam coś pokażę, zobaczcie. Kupiłem, jakby to powiedzieć, kota w worku, no i mam za swoje, zobaczcie. Żeberka okrojone praktycznie całkowicie. Czasami zdarzy się taki niefortunny zakup, a no, producent zaciera ręce, bo wszystko najlepsze odciął. Zostało same kości, trochę mięsa pomiędzy i coś z tym trzeba zrobić. Oczywiście na grillu są perfekcyjne, ale nie zawsze mamy czas, nie zawsze mamy pogodę i chęci, żeby grillować, a chcemy zjeść obiad. Więc dzisiaj wam pokażę, jak zrobić z takich żeberek pyszny i chyba taki troszeczkę niestandardowy obiad. Ale pomalutku. Najpierw sos. Sos zrobimy na bazie pasaty pomidorowej, papryki, cebuli, papryczka, chili. Boczek niech was nie zmyli. To do żeberek. Kroję cebulę, którą musimy podsmażyć. Cebulę nie będę kroił w żadną drobną kostkę, bo później będziemy to wszystko miksowali. I wymiksujemy dzisiaj fajny obiad z kiepskiej jakości żeberek. Użyję dwie średniej wielkości cebule. Do garnka wlewam trochę oleju. I wrzucam pokrojoną cebulę. Teraz pokroimy paprykę. Następnie wkroję dwie papryczki chili, ponieważ ja lubię na ostro. Gotowe. Mam tutaj jeszcze dwie papryki, ale to czekam. Zobaczę, jaki wyjdzie mi sos. Będę widział, jak już wrzucę wszystko do garnka. Cebula już jest delikatnie zeszklona, więc mogę wrzucić czosnek. 2, 4, 5 ząbków, ale ja je tylko przygniotę. Będzie bardzo aromatyczny. Chwilkę podtrzymam na ogniu i będę dodawał paprykę. To jest bardzo prosty sos. I papryczkę chili. Wszystko razem chwilkę podsmażamy. No, widzę, że papryki jest za mało, więc wkroję jeszcze jedno. Następnie dodaję pastatę pomidorową. Przyniosę trochę wody i wlewam niewielką ilość. Teraz możemy to przyprawić. Oczywiście sól, świeżo roztarty czarny pieprz, ale tego niezbyt wiele tym razem, bo dodawaliśmy papryczkę chili i tutaj mam kminek. Dodaję czerwoną paprykę. Płaską łyżkę. Oczywiście jeszcze na koniec będziemy próbowali i doprawiali w razie potrzeby. I tak bez przykrycia niech sobie sos pyrka, a my zajmiemy się teraz żeberkami. Bierzemy żeberka, odmierzamy
Coś takiego, bo będziemy je delikatnie zwijać. Po kilka sztuk. I odcinamy. Coś takiego. Gotowe. Następnie bierzemy wędzony boczek i kroimy w słupki. Coś takiego. Następnie bierzemy nasze żeberka delikatnie solę, chociaż nie za dużo, bo boczek jest już słony, i posypuję pieprzem. Teraz kładziemy pasek boczku i robimy rulon, który należy ścisnąć kawałkiem sznurka, nitki lub babcinej wełny od swetra. O nie, nie, oczywiście żartowałem. Sznurek taki przeznaczony do żywności. Robimy takiego zraza. I jakby nie patrzał, żeberka uratowane, zobaczcie. I kolejne, robimy tak samo. No i żeberka mam powiązane, zobaczcie, takie rolatki. I teraz musimy je przyprawić z zewnętrznej strony. Obsypujemy solą, świeżo roztartym czarnym pieprzem. Czerwoną papryką. To jest słodka czerwona papryka. Jak widzicie, sos już jest praktycznie gotowy. Papryka jest miękka, więc i jest dość gęsty. Może troszeczkę za gęsty, ale mam tutaj jeszcze wodę, ale to później. Teraz zdejmuję sos z ognia i wstawiam patelnię, na którą wlewam tłuszcz. Obtaczamy żeberka w mące. Obklepujemy nadmiar i obsmażamy. Gotowe. I trzymamy, nie dotykając przez jakiś czas. Chodzi o to, żeby one się dobrze zrumieniły z każdej strony, nie wiem, minutę, dwie, to już po prostu musimy zajrzeć i tyle. Zrumienione żeberka musimy obrócić. I niech się obsmażają, a ja teraz zajmę się sosem. Jak mówiłem, sos jest dość gęsty, więc doleję do niego troszeczkę wody. Nie przejmujmy się. Za chwilę to wszystko i tak wyląduje w patelni i będziemy to dusić dość długo. I blendujemy, czy miksujemy. Gotowe. Petardina. Jeszcze spróbuję raz. Jest idealny. Jeżeli ktoś lubi takie, wiecie, mniej kwaskowate, może wyrównać smak cukrem lub miodem, cokolwiek słodkiego, aby po prostu zrównoważyć smaki pomidorów. Ale ja uważam, że jest ok. No i przyszedł czas, żeby wszystko zalać sosem. I teraz jeszcze mała uwaga.
jeżeli stwierdzimy, że na dnie patelni znajduje się za dużo tłuszczu, możemy go po prostu odlać, przechylając patelnię lub po prostu ręcznikiem takim, wiecie, papierowym odsączyć. Ale w moim przypadku za dużo tłuszczu nie ma, więc zalewamy żeberka sosem. I następnie zmniejszamy całkowicie płomień. Mięso przykrywam i będę dusił 1,5 godziny. A więc do zobaczenia. No jakieś 10, może 15 minut przed końcem musimy wsypać trochę oregano. Ależ zapachniało. No i spotykamy się za paręnaście minut. No i mój obiad jest zrobiony, więc nakładamy i próbujemy. Słuchajcie, mam tutaj ugotowane i pogniecione ziemniaki, bo to takie żeberka w takim sosie najlepiej będą właśnie pasowały z gniecionymi ziemniakami. I teraz żeberka. Jak się aromat unosi, to sobie nawet nie wyobrażacie. Pamiętajmy o sznurku. Wow. Ależ to dobre. Zobaczcie, jak boczek wygląda. Jest mięciusieńki. Zobaczcie, rozchodzi się. Mięso na żeberkach to samo. O, jaki aromat. Nieprawdopodobnie smaczne. Wow. No a ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. Ja sobie jeszcze tu chwilę zostanę.